Panie marszałku, Wysoka Izbo, należy pamiętać o sytuacjach, gdzie to działania organów egzekucyjnych są sprzeczne z regulacjami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a ich ewentualne kwestionowanie nie jest skuteczne ze względu na długie okresy rozpatrywania spraw. W takich przypadkach należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem skuteczniejszych narzędzi, które będą w słusznych sprawach chroniły prawa podatników. I choć w ustawie wprowadzono zmianę mówiącą o tym, że decyzją o ewentualnym wstrzymaniu środka egzekucyjnego będzie mógł podjąć również dyrektor Izby Skarbowej, a nie tylko organ prowadzący egzekucję, to istnieją obawy, że niewiele to pomoże w toczących się postępowaniach. Proponowane zmiany przepisów w tej ustawie są ważne, ale tak jak za rządów PiS-u stanowione jest prawo, to wstyd dla tej Izby. Czy projekt ustawy był konsultowany? Skąd ten pośpiech? Dziękuję.